11 grudnia w piątek prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego pani Fatou Bensouda oświadczyła, że po 5 latach badań wstępnych nad sytuacją Ukrainy, a konkretnie konsekwencji napaści Rosji na Ukrainę w 2014 roku, istnieją powody, aby mówić, że w tym czasie doszło do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych właśnie w związku czy to z aneksją Krymu przez Rosję, czy też z trwającym do dziś konfliktem zbrojnym na Donbasie. Od razu ukraiński Twitter, ale także tradycyjne media eksplodowały taką radością, wskazując, że MTK, a raczej prokurator Trybunału Karnego w Hadze, w pełni zgadza się z stwierdzeniami strony ukraińskiej, która już od 2014 roku podkreślała fakt dokonywania takich zbrodni. I oczywiście to bardzo istotny krok na szlaku do rzeczywiście wymierzenia sprawiedliwości za dokonane zbrodnie, ale to też nie jest takie jednoznaczne zwycięstwo Ukrainy w tym konkretnym kontekście. Przypomnijmy, że Ukraina nie jest wciąż stroną statutu rzymskiego MTK, chociaż podpisała ten statut już około 20 lat temu, to przez zawirowanie natury konstytucyjnej nie ratyfikowała nigdy ów traktatu, co powoduje, że nie jest stroną Trybunału w Hadze. Jednocześnie po agresji rosyjskiej na Ukrainę złożyła w trybie ad hoc takie dwie deklaracje akceptujące jurysdykcję Trybunału Karnego w Hadze. Najpierw w 2014 roku dotyczyło to wydarzeń na Majdanie i potencjalnych zbrodni przeciwko ludzkości, które dokonały się właśnie w ramach protestów na Kijowskim Placu Niepodległości, a następnie w 2015 roku drugą deklarację, która wskazywała na popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości w związku z aneksją Krymu i po aneksji Krymu, a także w związku z konfliktem zbrojnym na Donbasie. Do dzisiaj jednak minęło już tak naprawdę 6 lat trwającej napaści rosyjskiej. Do dziś Ukraina nie stała się stroną Trybunału Karnego w Hadze, co jest już takim pierwszym kamyczkiem do ogródka. Ponadto, choć pani prokurator rzeczywiście wskazała na istnienie bardzo wysokiej możliwości prawdopodobieństwa, że te zbrodnie zostały popełnione i wskazała również, że w najbliższym czasie złoży wniosek do Izby Przygotowawczej Trybunału, żeby rozpocząć już śledztwa w sprawie tychże zbrodni, co jest tym kolejnym bardzo ważnym krokiem właśnie dla potencjalnych wyroków skazujących w przyszłości, to jednocześnie wskazała, że te sprawy będą przed Trybunałem najprawdopodobniej dopuszczalne. Paradoksalnie te słowa o dopuszczalności przed Trybunałem tak naprawdę w istocie wskazują na nieefektywność samej ukraińskiej strony, ukraińskiej prokuratury. Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku Trybunał Karny w Hadze działa na zasadzie komplementarności, czyli uproszczając tylko wtedy zajmuje się daną sprawą, kiedy to właściwe zainteresowane państwo, które jest pierwotnie odpowiedzialne za ściganie i karanie sprawców najpoważniejszych zbrodni, nie chce lub nie może, nie jest w stanie osądzić we własnym zakresie właśnie tego typu przypadków. W tym kontekście rzeczywiście od 2014 roku różne procesy karne w ramach ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości się toczyły bądź się toczą, ale ważne jest, aby wskazać, że tak naprawdę do dziś ukraiński kodeks karny jest nieprzystosowany do współczesnego
międzynarodowego prawa karnego, w tym na przykład brakuje odpowiednich definicji, czy to zbrodni wojennych, czy zbrodni przeciwko ludzkości, brakuje tych standardów międzynarodowych, co też spowodowało, że na przykład prokuratorzy ukraińscy ścigają sprawstwo dotyczące aktów terrorystycznych, a nie właśnie na przykład zbrodni wojennych. Pomijając fakt, że jest to inna kwalifikacja prawna, to też ma to kontekst pozanormatywny, taki, że na przykład Rosja bardzo często wykorzystuje w swojej polityce dezinformacji, propagandy te właśnie sytuacje dla pokazania, że na Ukrainie toczy się konflikt wewnętrzny, toczy się wojna domowa, bo przecież terroryzm to raczej kojarzymy z takimi działaniami wewnętrznymi, żeby właśnie zmusić dane państwo do pewnej reakcji. Tutaj też warto przypomnieć, że sama pani Fatou Bensouda, czyli właśnie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, konsekwentnie od 2016 roku w swoich corocznych raportach podkreśla, że na Ukrainie toczy się konflikt międzynarodowy, czyli Rosja oraz Ukraina są stronami tego konfliktu. Nie jest to konflikt wewnętrzny, nie jest to wojna domowa, co jest właśnie w propagandzie rosyjskiej bardzo często podkreślane. W kontekście Krymu prokurator MTK również podkreśla fakt stałej okupacji. Tutaj to pojęcie nie pojawia się w odniesieniu do Donbasu, chociaż z uwagi na prawo międzynarodowe i możliwości również można argumentować, że użycie tych prorosyjskich bojowników na Donbasie również może powodować odpowiedzialność Rosji właśnie za naruszanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz w istocie również wskazywać na międzynarodowy konflikt na Donbasie, czyli ponownie nie jest to wojna domowa. Czy to oświadczenie pani prokurator spowoduje, że rzeczywiście ujrzymy niebawem pierwszych oskarżonych albo też w trochę dalszej perspektywie pierwszych skazanych? No tutaj pytanie jest niestety obarczone takim no raczej długookresowym terminem oczekiwania na jakiekolwiek następne kroki. To wynika też z faktu samej konstrukcji Trybunału, jak on po prostu funkcjonuje i ile czasu zajmuje w istocie przebadanie danej sprawy, postawienie stanu oskarżenia, przedstawienie dowodów, świadków na możliwość dokonania właśnie zbrodni wojennych czy też zbrodni przeciwko ludzkości. Tutaj raczej należy spodziewać się, że te następne kroki tak szybko się nie wydarzą. To też nie zwalnia ukraińskiej prokuratury, żeby sama te sprawy prowadziła. To wręcz jest tylko wskazanie, że tak naprawdę powinna być bardziej efektywna. Całkiem niedawno Rada Najwyższa Ukrainy, Parlament Ukraiński przyjął w pierwszym czytaniu projekt ustawy, która właśnie przewiduje tego typu definicje zbrodni międzynarodowych, których zabrakło do tej pory, których brakuje właśnie w kodeksie karnym Ukrainy. To oczywiście jest pozytywna wiadomość, tylko pytanie, czy uda się wprowadzić w życie tę ustawę. To też zawsze jest tutaj aspekt polityczny, może odegrać zasadniczą rolę właśnie w kształtowaniu tej sytuacji prawnej w samym państwie ukraińskim. Pamiętajmy również, że to, że Rosja nie jest, bo Rosja nie jest stroną Trybunału Karnego w Hadze, Sądu Rzymskiego tegoż Trybunału, w tym akurat przypadku nie przekreśla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej przedstawicieli, obywateli tego państwa właśnie przez Trybunał w Hadze. To wynika z tej konstrukcji statutu rzymskiego samego Trybunału i właśnie możliwości prowadzenia postępowania w sprawie, jeśli Trybunał swoją jurysdykcję zdeterminuje. Także pamiętajmy również, że to nie jest tylko tak, że przed Trybunałem staną obywatele Federacji Rosyjskiej, również każdy inny, czy to
obywatele Ukrainy, czy też innych państw, którzy biorą udział w konflikcie, a wiemy, że są tacy jako najemnicy, którzy mogli dopuścić się zbrodni wojennej, czy też zbrodni przeciwko ludzkości, najprawdopodobniej również mogą spodziewać się właśnie tego typu aktów oskarżenia, więc użycie Trybunału w Hadze to trochę taka broń obosieczna, w tym sensie, że Trybunał nie jest wyłącznie na użytek danego państwa, jest to w pełni niezależny sąd międzynarodowy oparty właśnie o traktat. I rzecz ostatnia, istotna, która w moim przekonaniu również wynika właśnie z tego oświadczenia pani prokurator Trybunału Karnego w Hadze, również mając na względzie poprzednie starania pani Fatumy Bensudy w zakresie otwarcia postępowań co do na przykład Afganistanu czy też Palestyny i w tym przypadku możliwych odpowiedzialności karnej czy to żołnierzy amerykańskich, czy na przykład żołnierzy Izraela. Wydaje się, że właśnie tego typu sprawy, które tak mocno dotykają najważniejszych aktorów sceny międzynarodowej, czy to właśnie Federacji Rosyjskiej w przypadku Ukrainy i konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę, czy to właśnie Amerykanów w Afganistanie, bądź samego państwa Izrael w kontekście wydarzeń w autonomii palestyńskiej, to też taki papierek lakmusowy dla Trybunału, czy jest w stanie przezwyciężyć ten czasem taki geopolityczny impas i rzeczywiście być Trybunałem, który może osądzić sprawców zbrodni, również pochodzących z tych najważniejszych państw dla sceny międzynarodowej. Wydaje się, że jest to dobry krok w tym kierunku, aby Trybunał nie był kojarzony wyłącznie z takim bezzębnym tygrysem, który wyłącznie bada sytuację zbrodni na przykład popełnionych w Afryce, ale jednocześnie to jest pytanie, które wciąż jest otwarte i niestety zależne nie tylko od prawnej konstrukcji Trybunału, ale również właśnie od tych politycznych kontekstów wokół pracy samego Trybunału.